Cześć tu! Oluś i tatuś, siemanko, dzisiaj otwieranko, finksianko, 14 seria Super Finks Kazum Power Battle, chyba jeden z ostatnich z tej serii, ale być może jeszcze coś dostaniemy i nagramy. Dzisiaj otwieram... Nie dropnęliśmy, to była Enigma. Tutaj mamy część, bo Olek w różnych tam ala zabawach wykorzystywał je do swoich celów i gdzie są po całym mieszkaniu rozsiane, ale mam nadzieję, że będziemy pamiętali, co dostaliśmy, co trafiliśmy, jakiego dubla, jakiego nie. I tak dzisiaj tak, otwieramy dziesięciopaka i trzy sześciopaki. W każdym, ale nie otwieraj jeszcze, synku. W każdym z tych sześciopaków i tym dziesięciopaku jest jeden Zinx, który nie wiadomo jaki jest, czyli Zinx niespodzianka. I zobaczcie, jaka jest wielka zmiana. W poprzednich wszystkich seriach, 13, tutaj było wiadomo, sprawdzało się, których jest więcej dobrych czy złych. I odpowiednik tych, co było mniej, to było wiadomo, że będzie złoty. Albo dobry, albo zły. Jak było mniej złych, to był zły. Jak było mniej dobrych, to był dobry. A teraz już widać, jaki jest złoty. Tego drugiego trafiliśmy. Tylko nie mogłem go oczywiście zlokalizować. I sprawdzimy tutaj, policzymy też ilość zinksów dobrych i złych. I zobaczymy, czy ten niespodzianka będzie zły. Oczywiście, gdzie to, Olusiu, wszystko można kupić. Prosiłem cię nie od... Pokaż, co masz. Można, można kupić. Gdzie, Olusiu? Na Bestoys. www.bestmyśliktoys.com.pl. I mili państwo, dzięki naszemu kodu, który jest, jak się zwie? Bez 10. Bez 10 macie 10% zniżki na wszystkie zabawki dostępne w sklepie, nie tylko Finksy, ale Finksy i Zinksy ze prawie wszystkich serii, jakieś lole, nie lole, musicie tam zajrzeć, zobaczyć, co można kupić. Gwiazdka się zbliża, Mikołajki się zbliżają, więc może jak chcecie komuś prezentować, to 10% zniżki od nas i od szefa Pawła. Pozdrawiamy cię, Pawle, szczególnie twoje dzieci i córeczkę, zdrówka wam życzymy, trzymamy kciuki, będzie dobrze, mniej gadania. Zaczynamy otwieranie, ale zanim zaczniemy, to oczywiście to, Olusiu? Zostawiamy łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I oczywiście Olek niecierpliwy, mimo że ja go proszę, on mnie nie słucha. Nie wiem, czy zauważyliście, że jest nieposłuszny. Otworzył paczkę, ja go prosiłem, żeby nie otwierał. I Oluś, co to było? Bo to otworzyłeś niespodziankę. Od razu popsułeś. Nie mieliśmy. Nie mieliśmy, mieliśmy plasterek, ale w innym kolorze. Zobaczcie, to jest plasterek. Tak on się prezentuje, a plasterek mieliśmy w innym kolorze. I tak, Olusiu, nie otwieraj, bo to na końcu jest niespodzianka, tak? Czyli nie, następne paczki nie otwierasz od spodu, tylko otwierasz najpierw te, co są, pokazujemy. A na końcu niespodzianka. Gdzie jest ten plasterek, że nie mogę znaleźć? Gdzie to już on tutaj był? Dwa poleciały, czyli przypadek. No to pokazuj. Ich nie mieliśmy. Ich nie mieliśmy. Papier toaletowy mieliśmy. Perkusji chyba nie mieliśmy. Klucze mieliśmy. Klucze to postaw klucze. A i co jest fajnego? Teraz w tych sześciopakach zawsze jest srebrny. Chyba wcześniej srebrnego nie było, nie pamiętam. Czy były zawsze? Nie, w sześciopakach nigdy nie było. Tak jak były. Tak jak mówiłem, mieliśmy plasterek, tylko w wersji kolorystycznej innej. To są wszystkie, czyli tu jest. A to nie są sześciopaki, tylko pięciopaki. Nie wrzucaj Lucy do jedzenia, ona tego nie lubi. Czyli niespodzianką był plasterek. Czynimy następny pięciopak w takim razie, nie sześciopak, nie wiem czemu sześciopak, tylko teraz najpierw zacznij od tego, bo w środku, tak jakby dubałeś, nie mogłeś wytrzymać, był Zinx niespodzianka, Finks. Okej, w tym sześciopaku mamy, tak, pokazuję. Mamy skrzynię ze śmieciami, nie skrzynię, tylko to jest śmietnik. Co tam mamy dalej? Mamy dalej, pam, 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 zegarek budzik, tak zwany. Co tutaj dalej mamy? I kredkę też mieliśmy. I kredkę srebrną, którą Olek twierdzi, że mieliśmy. Ale chyba mieliśmy, tylko nie, oczywiście nie znaleźliśmy. Okej, następna, czwarty, który nie był niespodzianką, jest poducha. I uwaga, robimy miejsce dla niespodzianki. A poczekaj, czekaj. Tu dwa, a nie, tu po dwa. To nie. Uwaga, miejsce dla niespodzianki. Niespodzianką jest
Niespodzianka i Dan miał taki trójkąt. Taki trójkącik. I co tam mamy? Co to za super... Chciałbym, żeby kiedyś się nam trafił w tym niespodziance ultra rzadki. Bo nigdy tak się nie zdarzyło i chyba tak chyba nie ma, nie? Co tam masz? A, tak ujemnie. O, no, nawet lunetę można z tego zrobić. I uwaga! Co tam wypadło, Lunio, pan Juniu? Dan tak wychyla się do was, widzowie. I mówi wam, zostawcie łapkę w górę. I zaczęcie! I co to jest? Nie, drukarka. Nie, ta, jakie drukarka? To jest Polaroid. Co robi zdjęcia i na miejscu od razu drukuje i pokazuje, jak nam wyszło zdjęcie. Superosko, pamiątki. Musimy sobie Polaroida kiedyś strzelić, bo to uważam, że jest fajne, bo to niespodzianka. Prawie na zawsze, chociaż Polaroid jeszcze nie mieliśmy. Uwaga, teraz tylko nie rozwal tej go z niespodzianką. Nie, może odwrotnie. Nie. Tak? Jednak tak. Ja chcę mieć taki trójkącie, tą niespodziankę. Trójkącie, niespodziankę. Widzisz? Niespodzianka z trójkąta. A tutaj mamy takie płaskie i takie. No dobra, no to pokazuj, co tam masz. I uwaga, lecimy z kolejną piątką, czyli trzeci. Dobra, pak, fajnie, bo ja lubię. Pięciopak. Ale teraz będziesz przedłużał. Nie ma sensu teraz tak skubać. Weź no, otwórz normalnie. Otworzyłem. A, to nie wyszło. Tu masz łatwiej. Tu patrz, tu. O, no, masz. Dobra. On jest, patrz. Oj, tu, Cimo. Jak tobie wszystko leci? To akurat srebrny. Srebrny? Mamy tutaj srebrnego konika, bujaka z Powtóra. Placu zabaw, tak się Płancu prezentuje. Zakochan. Tutaj mamy, jak to się nazywa, ten taki babeczkę. I tu mamy Rogalikę Francisa. On był kiedyś w starej serii. Tak, bo tu są, zaczynają się jakby powtarzać niektóre i w tych następnych seriach będą się niektóre Super Finksy 15 powtarzać chyba z drugiej, ale co jest najfajniejsze, coraz fajniejsze zestawy był, w tych seriach będą. On był 11 albo 10. Tak? A on był 10. No nie wiem, a co to jest w ogóle? A karetka na spotkanie. A co to jest w ogóle? A to jest chyba dyktafon. Nie dyktafon, to jest do grania gierek. Nie, to jest w ogóle telefon. To jest telefon. No, do grania gierek. Do grania, no. Co? Do grania gierek. A co ty powiedziałeś? Telefon do grania gierek. Ale coś zacząłeś mówić i wydawało mi się, że brzydkie słowa. Nie, powiedziałem telefon do grania gierek. A przed telefonem do grania gierek, co powiedziałeś? Ja to sprawdzę, bo będę montował film, to będę widział. No zobaczymy. Najwyżej wypikamy. To mamy telefonik do grania gierek. I to był ten niespodzianka. Nie, to nie był ten niespodzianka. I niespodzianka teraz robi miejsce dla niej. Olek, otwieraj. Uwaga, niespodzianeczka. To tak fajnie jest. Pamiętajcie, wszystko można bez Toys. Jak będziecie taki kupowali właśnie z naszym kodem bez 10 na bez Toys, to otwierajcie sobie tak, bo polecam. Tak, Olek poleca, słuchajcie. Tak lepiej smakuje i lepiej się gustuje. Znaczy gustuje bez sensu. Lepiej się otwiera po prostu. Uwaga. I uwaga. I co tam mamy? I mamy. Piekarniczek! Można tam coś włożyć, tak? Tam ten twój ulubiony piekarniczek, no, z otwieranym, od ulubionym, no pamiętam, lodóweczka z otwieranym. No, otwierany, zobaczy, tutaj jest otwierane, ma ze Zola. Olek, nie rzucaj tam nic. Nie, no Olek, no szafkę. Szafkę trafił. Ale fajnie, trafił szafkę. Dobra, mamy 10-opak i teraz sprawdźmy, czy trafi nam się dobre, czy złe. Dobrych jest raz, dwa, trzy, cztery. 4, a złych jest 1, 2, 3, 4 i 5. Czyli tu będzie dobry jakiś. Ciekawe jaki, co będzie poza złotym. Tylko znowu trójkąt odkraj, bo pewnie to jest trójkącie. A może tu będzie jakiś wielki, olbrzymi, bo tu jest taki duży trójkąt. Właśnie, to trójkąt. Nie, przecież tu będzie jeden. No ja wiem, no, ale tak sobie gdybam, że tak będzie fajnie, śmiesznie, rozumiesz, kumasz. Nadążasz, czacze. Ja cię, czacze, czekaj. Nie mogę. Okej, odklejone to. A nie, bo tu będzie widać chyba. Wiesz, no otworzy będzie... się. To otwórz tutaj. To patrz. No tutaj się nie otworzy. Otworzy się. Jak się nie? Tu z boku, widzisz, bo się zaczyna otwierać. Tutaj z boku, a jak chcę. Uparciuchu jeden. Tu sobie otwórz ten plastik, nie będziesz ten. Dobra. Tak. Nie wtrącam się, nie wtrącam. Jestem oazem spokojny. Nie denerwuję się, nawet, że się na poziomie.
No widzę. No, no super. Widzisz. No super, brawo, brawissimo. Proszę. Mamy duży trójkącik, że tak powiem. Wszyscy brawa do oka. Olek jest najlepszym otwieraczem ever. Zbierał ze mną doświadczenie przez prawie 4 lata, bo już prawie tyle ten kanał ma, 4 lata i zleciało jak z Płocka. Kiedyś, poczekaj, kiedyś był grzeczny i miły i kochany. Mamy tu złotego, mamy pękniętą żarówę, mamy książeczkę, mamy pontonik i co tam jeszcze, bo trochę tu brakuje, bo jeszcze 5 brakuje. 5. No to musisz poszukać, bo brakuje 5. Oj, mówię wam, co zrobił. No, dzisiaj, synku? No dawaj. Masz 5? Nie wiem. Masz 5, jest 5. Umiem liczyć. Uwaga, jest papier toaletowy w drugim kolorze. Mamy o ulubioną Olusia piłeczkę. Mamy takie pół deskorolki, bo to nie wiem co to jest, krzesełka, nie deskorolki. A sekretnym Zinksę jest. Poczekaj, picie mamy i mamy popcornik. Popcornik był w pierwszej chyba, nie? Pierwszy był popcorn? Popcorn, tak. I okej. Okay. I uwaga, werble ostatni Zinks dzisiejszego dnia. Tylko otwórz tak, żeby ci nie wyleciało. Cicho, nie będę cicho, nie, bo ty mnie nie słuchasz, a ciebie nie będę słuchał. Nie będę. Cię słucha, będę cały czas mówił. Ola. Dobra. Uwaga. Olusiu, dawaj. O, tutaj jest do przecięcia. No, dasz radę, otwieraj, ty jesteś twardeusz. Nie, bo tutaj muszę z drugiej strony teraz. Dawaj. No i teraz widzę kombinację jak to lolo. I uwaga, i w takim dużym jest jeden Zinks, który... Srebrny jest! Tak, srebrny. I mamy budzik w drugim kolorze. Co fajne, opłaca się 5-opaki i 10-opaki, bo możecie sobie dobrać szybciej złotego i wszystkie srebrne, żeby uzbierać. To więc tyle, bo zjedzą nas motyle. Pamiętajcie o bestość. Pozdrawiamy Pawła, pozdrawiamy dzieciaczki, przede wszystkim córeczkę słodziutką. Pozdrawiamy też jego żonę. Pozdrawiamy was. Pozdrawiamy Olka kolegów. Pozdrawiamy taty kolegów i koleżanki. Nie, ja nie mam koleżanek, bo ja mam żonę. A ty masz koleżanki? Nie ma. Też ma żonę. Ma przyjaciółki? Ja nie mam przyjaciółek, ja mam tylko koleżanki. To super, że masz przyjacióły i bardzo dobrze, piona. Ekstra. To żegnamy was serdecznie, widzimy się w następnym... A właśnie, bo wiecie co będzie niedługo, Olek. Bo nawiązaliśmy nową współpracę. Będzie coś, co Olka kręci, chociaż nie wiem jeszcze, czy potrafi w to grać, ale będziemy, jakaś seria będzie, nie wiem ile to będzie odcinków, Football Manager, będziemy grali, Football Team Manager, będziemy w to grali, od początku będziemy uczyć się z wami, a wy z nami, zobaczymy jak nam pójdzie, czy osiągniemy jakieś sukcesy w piłce nożnej, bo to menadżer jednego piłkarza, będziemy trenować, dołączać do klubów, tworzymy sami, wy będziecie dołączać do nas. My jesteśmy jednym piłkarzem chyba. No my jesteśmy jednym piłkarzem, ale możemy stworzyć klub. I możemy tu zapraszać naszych widzów, żeby... z nami grali i wygrywali mecze. I otwierali karty, bo też tam się karty otwiera. I zdobywa różne rzeczy i trzeba nawet wykonywać na początek, różne zadania. Nawet na początku jest 5 paczek. Jest 5 paczek. Ale to wszystko się dowiecie już wkrótce. Będzie filmik. Trzymajcie się. Nara, pa, hej, pa!